No dobra. To idziemy się przebrać najpierw. W sumie... Ja tu mam jakiś? Trój? Nie, wszystko sobie odłożyłem. Dobra, to spoko. To idziemy na górę. Tu jest jeszcze coś. Słuchaj, Wiedźminie, mamy tu problem z Muire Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń, był na łodzi, na którą Muire Diebl napadły. Jest też Tove, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. Dobra, takie zadanie. Morskie diabły. Spoko. Jeszcze tu sobie odbiorę. I idziemy już do jenny. To niby czemu? Temu, że jak dostaniesz w brzuch i się te śledzie z flakami była dobra wyjeżdżają, tutaj. To już cię nie odratuje. Będzie dobra i na tamtym świecie. Niechaj godnie służy naszemu królowi. Kiedyś znowu ją spotkam. Duch lasu i gwin. Tak samo jak kiedyś wszyscy spotkamy króla bram. Witaj, chcesz coś kupić? No zobaczmy. Pokaż mi swój. Może masz jakieś mapy. A, ten ma te same. Bywaj. Dobra, tu jest jakiś zielarz. No to co, idziemy do góry. No, idziemy do góry. Tu jest jeszcze skrytka w sumie. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? No to w sumie chyba tutaj muszę iść, nie? Tak, tam jest jakiś fryzjer. Chcemy, aby wszyscy widzieli. Jest pewna skrytka. To musi być pokój Jen. Zawsze lubiła przestrzeń i przepych. Wszystko sprawdzimy. O, jest. Wypchany jednorożec. Nie wiem, jak jej się udało przywieźć tyle ubrań. Musiała wynająć galeon. Jak zwykle. Czerni biel. Glamarie. Nawet zamknięta pachnie bzem jak restem. Widać, gust jej się nie zmienił. No co ty? Dziennik Yennefer. Czy będzie zadanie? Będzie. Schowek. Ja tu mam jakieś rzeczy. Ten był spoko. Te... buty? Złone grabie, to ja nie chcę. Megaskop? Widzę, że nigdzie się nie rusza bez tego urządzenia. Jak mawiała Filippa Eilhart, megaskop jest tak osobisty jak szczoteczka do zębów.
Grześ Tintry. Ciągle się inspiruje książką Zatrute źródło Tisa i de Vries. Tu jest to. A. W sumie ja tego nie potrzebuję. Zobaczmy, czy jak się ubiorę. Będzie git. Rękawice zdejmij. Powiedzmy. Widzę, że nie. Bierzemy ten. Ten czarny? No dobra. No tak. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi? Tak, czego się nie robi. Dobra, to sobie schowamy. W sumie to jeszcze mogę schować. To. No właśnie. Kim jest dla mnie Yennefer? Ej, tu jest karczmasz. Halo, halo. Słyszałem, że mieszkają porządni ludzie. Jak już tu jestem, dobrze pykniesz. Witaj, jestem Geralt. Wiedźmin zwany Białym Wilkiem, wiem. Już zdążyli cię tu obgadać. Szukasz wolnego miejsca przy stole? Do Gwinta? Dam sobie radę, na razie chciałem porozmawiać. To co tak przyjemnie pachnie? O! Żywiołak ziemi. Redin. Pożoga. Koroniec. Pierożki to tą zawsze kupię. Chlebek. W sumie to też. Kurczę, ale masz tej nalewki. Kurde, zakupy ostre. Podoba mi się to miejsce. No chyba. Gdy przybyłem z Undvik, stała tu ruina. Mewy srały do kufli przez dziury w strzesze. Kupiłem tę budę, zakasałem rękawy i zrobiłem z niej porządny lokal. No i dobrze. Skąd nazwa Nowy Port? Na Undvik prowadziłem Stary Port. Kilku stałych klientów przychodzi tutaj wieczorami, żeby powspominać dawne czasy. Zagrajmy. Odyszkę. Szczerze mówiąc, mam ochotę na karty. Może partyjkę Gwinta? Gwintowi nigdy nie odmawiam. No i super. Tutaj mamy... Białak i poronie. Nilfgaard jest zajebista talia już. W sumie też. To by mógł ktoś odłożyć. Nie wiem, jedną trójkę. Dobra. Potwory? No już prawie, prawie. Ale gramy Nilfgaardem. Wiem, że zdrada, ale mam dobrą talię. A. Uhuhu. Ale hardcore tutaj doszedł. Ło kurde. W sumie nie wiem, czy... Nie, nie będzie mi za bardzo potrzebny ten jas. Dobra. Jak to przegram, to by był żart trochę. W sumie mogą te dychy normalne. Ale ostro, pet. No ja mu róg walnę na to. Znaczy tą, pożogę. Tak. O. No i co, mistrzu? Ja sobie ściągnę coś, na przykład to. O, a te dwie będę miał z medyku. Dobra.
W sumie też mam 7 kart. Nie, dobra talia jest. Zajebista. Wiem, że nie ma jakichś wysokich wyników, ale... Spoko. Czekamy na jego ostatnią kartę. W sumie 15 poszło. Dzięki bardzo. To dostałem. Przeklęte drzewa i latające zjawy. Wielki hartownik. Serio. Ale się wczoraj zrobiliśmy. Dobra, to już idziemy dalej, nie? No dobrze, jestem już do góry. Idziemy się spotkać. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kelige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. Funkcja króla na wyspach jest raczej reprezentacyjna. I to też trzeba zmienić. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Jestem Geralt, Wiedźmin. Birna, królowa Skellige. Cieszę się, że cię poznałam, ale musisz mi teraz wybaczyć. Obowiązki wzywają. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. Przecież mam. Nie lubię pogrzebów ani uczt. Wiem. Nie lubisz też podróży przez portale i placków ziemniaczanych z cukrem. Lubię. Ale czasem trzeba się przemóc. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Nie będę pił. Wolę się cieszyć z tobą na trzeźwo. Będziesz mi prawił komplementy? Będę ci mówił to, co myślę. Miecze na plecach dać. Tak? Tak? Jarl, co przywieźliście na pożegnalną ucztę? Chleb. Wiesz, Geralt, nurtuje mnie pewna kwestia. Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci z brodą. No co? Miecze na plecach dać. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivii. Zaszczycony jestem. Mi również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla. I każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancraid. Jarl wkrótce do nas dołączy. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok swojej córki, Ceres. Proszę za mną. Tutaj nas posadzono. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. A teraz pozwolicie, że przedstawię wam współbiesiadników. To Halbjorn, syn Holgera Czarnej Ręki. To Lugos Siny, pierworodny Lugosa Szalonego. A ze Sztokfiszem walczy Otryk Anhindar. Lugos. Nie, cery. Widzę, że posadzono nas z samymi synami Jarlów. Ceres Ancraid jest córką Jarla, Geralt. Córki Jarlów niczym nie ustępują synom.
Ja tak myślę, w przeciwieństwie do naszych współbiesiadników. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nich marzy o tym, żeby zostać następcą Brana. Cerys zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie i teraz tak, Cerys ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Za pierwszym razem był Hjalmar. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry. A potem, kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym. I wtedy, i teraz. Skoro już się zgadało, nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? To zależy, czy Wiedźmin się zgadza. Geralt? Tak. Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Ruszajmy! Dobra, zabawa musi być taka. O. Niech pada. Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Z buta? A, dawaj, biegniemy z buta. Ale wyścig! Nie no, ładnie, tu ładne są światła. Co ona tak wolno? Ale słabiutko, cel. Bardzo słabiutko. Grad no pierdalacz. Nie no, nie ma szans. O! Aż tak? Tyle jest? Raz. No już widzę. Widać metę. Wygrałem. Tylko włos. No co ty? Nie ma czegoś takiego. Jest zwycięstwo albo przegrana i ja przegrałam. Wracajmy lepiej na stypy. Chodźmy. A tam musiałem wygrać. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Przegrałam. Przegrałaś z Wiedźminem, przepiórko. Każdy z nas by przegrał. Dosyć tego gadania. Napijmy się. Kurde. Miałem być trzeźwy. No ale nie. Nie. Wypijmy za Cerys. Dawać wina i kielich! Za Brana! Niech mu niczego nie zbraknie na tamtym świecie! Zdrowie mojej pięknej towarzyszki. No. Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać. Ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. No, z chęcią cię. Czego Nordlingu? Tak. A tobie nie wstyd? Wstyd? Z jakiego powodu? Co wypatrzyłeś? Ale te ognie takie żółte. A to porę umiesz machać, a? Powiedz mi, Lugo, dlaczego... Te czubki. Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A to Jarlowie. Donaran Hindar i Lugos zwany Szalon.
Nazwanie Lugosa szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć. Czas to rozstrzygnąć. Tu i teraz. Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz pizdą. Co to się odpierdala? Wyjdźcie na zewnątrz i załatwcie to między sobą. A kim ty kurwa jesteś, że dajesz mi rady, co? Kimś, kto lepiej od ciebie zna obyczaje. Obrażasz pamięć Brana i gościnność Kracha. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. My się czarnych nie boimy. Rejzy na nabrzeżne wsie to jedna, a regularna wojna z cesarstwem to inna para ciżem. Patrzcie ją, jaka wyszczekana. Idź wiedźmo mierzać w kotle i przecinać czyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Wiesz co, Lugos? Wyszło właśnie, że ja też mam gdzieś święte prawo gościnności. Będziemy się pizgać? No nareszcie! Wreszcie coś się zaczyna dziać, a już myślałem, że się pożegam z nudów. Ten też? Chodź tu, przybłędo, pokaż, z jakiej gliny jesteś ulepiony. Dobra, pizgamy się. Odsunąć ławy! Będą się po mordach okładać! Yeah! Kurwa, 83 masz? Pali cię Lugos? No dalej! Niech wreszcie ktoś pokaże temu pojebusowi, gdzie jego miejsce! Pojebusowi! Ojciec, zapierdol tego skurwysyna, bo jak nie, to ja go zapierdolę! Nie dajesz mi wyboru. Ale tu się wyrażają, ja pierdolę. Dawaj, Lugos. A, dostał po ryju. Ćwiczyłem ostatnio na lejku. Masz dość? Aleś mnie sponiewierał. Jeszcze mam ciemno przed ślepiami, a salaki właśnie jak dziurowa łajba. My jesteśmy kwita, teraz przeproś panią. Nie miej do mnie żalu, pani. Uważam, że czarodziejki są potrzebne i to bardzo. Zapomnijmy o tym. I to lubię. Mordobicie męska rzecz. Dawaj łapę, wiedźminie, niech ją uściskam. Jest tego warta. Wiedźminie, napij się ze mną na dowód, że nie żywisz urazy. I odwiedź mnie kiedyś. Koniecznie. Jorund już od dawna jęczy, żeby sprowadzić wiedźmina do nawiedzonej latarni. No to wiem. Pogadasz sobie z nim przy kufelku piwa w tawernie pod Arinbjorn. A potem wpadniesz do mnie i poprawimy czymś mocniejszym. Za nasze spotkanie! Kurwa, znowu mam pić? Dobra, zobaczymy, co się stanie. Dobrze. Bo nawet... Chętnie się z tobą napiję. Nie widziałem tego, nie miałem tego po pierwszym roku. Warto się napić w dobrym towarzystwie. Przypominam ci tylko, że mamy ważne rzeczy do omówienia. Do tego potrzebny jest trzeźwy umysł. Pamiętam. Jeżeli pijesz tak, jak pijesz, to może być dobra zabawa. Zabrana! Ciekawe. Za Jarla Lugosa Szalonego i jego szaleństwo. A teraz pogadajmy również z innymi gośćmi Kracha. Chyba nie jest tak źle, nie? Dobra.